Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zdymiarze, w dzisiejszym odcinku kupimy sobie bardzo fajną ofertę. Ofertę z epicką odznaką. Pierwszy raz mi się ta oferta pojawiła w sklepie. Jest ona w dodatku w przecenie i powiem wam szczerze, że mega jestem zajarany tą ofertą, ponieważ jak dobrze wiecie, ja kolekcjonuję wszystkie odznaki i chciałbym bardzo, ale to bardzo mocno wydropić jakąś legendarną. Tylko że jak tutaj jest epicka odznaka, no to raczej legendarna nam nie wypadnie. Ale tak czy siak, mam nadzieję, że wypadnie odznaka do jakiegoś fajnego zdymiarza. Dajcie znać w komentarzu, co ciekawego wam się udało wydropić i na jaką oczywiście odznakę najbardziej polujecie. Teraz standardowo polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel. Dziękuję jeszcze za wsparcie i pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrywajcie króciutkie filmiki, podsyłajcie na mój email kodfarel@gmail.com, a jeżeli was krótki film pojawi się na odcinku, to znaczy, że wygraliście kod PSC o wartości Megaboxa, a żeby odebrać taki kodzik, wystarczy, że zalogujecie się na swoją skrzynkę mailową, ponieważ w odpowiedzi zwrotnej ode mnie dostaniecie kod. Standardowo przypominam jeszcze o zostawieniu łapeczki w górę, jeżeli lubicie odcinki z gry Brawl Stars, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robisz, ponieważ 55% oglądających jeszcze nie subskrybuje mojego kanału. No i oczywiście po obejrzeniu tego odcinka odwiedź sklep Pixi, tam znajdziecie najlepsze koszulki w sieci. Moi kochani, jesteśmy już na moim koncie i sprawdźmy, co mamy dzisiaj ciekawego w sklepie. Pakiet odznak, epicka odznaka za 39 gemów jest do kupienia, więc sobie dzisiaj tą ofertę kupimy. Dodatkowo odblokujemy sobie z karnetu zdymiarskiego, oczywiście za poziom 70 pakiet odznak jest do odblokowania. Chciałem wam tylko powiedzieć, że zaszły zmiany w programie Wesprzyj Twórcę. Teraz, kiedy użyjecie mojego kodu, otrzymuję od was wsparcie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kupicie gemy. Czyli zrobicie teraz tak samo jak ja. Przed zakupem wpisujecie kod Farel, potwierdzacie i kupujecie na przykład jakąś ofertę. Wtedy tylko i wyłącznie dostanę od was wsparcie. Prędzej było tak, że za każde wydane gemy otrzymałem od was wsparcie. Teraz niestety tylko za gemy zakupione. Trudno, ale mam nadzieję, że będziecie korzystali z kodziku Farel przed zakupem jakichś skinów. Będę naprawdę mega wdzięczny. Sprawdźmy jeszcze sobie, co mamy w sklepie. Gwiezdny sklep. Mamy przemytniczkę Penny, Bandita Colta oraz błękitną Tarę. I mi się wydaje, że możemy się umówić w ten sposób. Jeżeli pod tym filmem stawicie 10 tysięcy łapek, to w następnym odcinku kupuję jakiś skin, dowolny. Może to być na przykład trener Mike za 150 gemów, Serena de Poco lub na przykład wieprzowy jeździec Karl. Wszystko zależy od was. Jeżeli zostawicie 10 tysięcy łapek, no to w następnym odcinku kupujemy najdroższą ofertę. Dobrze, moi kochani, to kupmy sobie teraz epicką odznakę. Ja obstawiam, że to będzie Frank. Uwaga! Colt! Taki jeszcze w dodatku zażenowany, wystraszony, scringe'owany? No okej, niech będzie. I teraz, moi drodzy, zobaczmy jeszcze, jakie mamy dostępne tryby. Mamy dzisiaj dostępny tryb knockout, więc sobie możemy zagrać ten tryb. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Nie miałem jeszcze przyjemności zagrać tego meczu. Mamy w drużynie przeciwnej Piperkę, Mortisa oraz Tika. Ja bym się zajął najlepiej Tikiem. Raz, dwa. Tika już nie ma z nami. Dziękujemy za uwagę. No i teraz mają zarąbisty problem moi teammate'i, ponieważ wszyscy są na blisko. Kuba.pl, także pozdrawiamy Kubę. Raz, dwa. No nie wierzę w to. Okej, okay, upgrade'ujmy się troszeczkę. No i ten Mortis, co on tu wymyślił? Raz, dwa, trzy. Łatwa wygrana, nawet nie sądziłem, że aż tak oni się poddadzą. Zróbmy to jeszcze raz. Też mam jakąś emotkę do Serge'a, o. Taką mam na przykład, kozacką. Ta Piperka chce mnie tutaj sfokusować. Dobra, uciekam przed tymi minami Tika. No kurczę, ale mnie obiła. A, mam ulta. Używamy ulcika. Teraz chyba szybciej biegam troszeczkę, tak. Będę szybszy, będę mógł szybciej uciekać przed tymi minami. Ej, nie róbcie tak, bo wy przecież padniecie. Co wy robicie? Ludzie, halo! Nie mam po prostu pytań. Ta Bibi też. Jeju, on chyba pierwszy raz gra w tą grę. No ja muszę wykierować, tak? Rozumiem. Okej. Nie udało się, niestety. Tego zrobić tak, jak chciałem. Leży! Uciekam! No i przegraliśmy, ale udało mi się zrobić unik przed minami. Nacisnąłem zamiast gadżet ult, no i padli. Dobra, raz, dwa, nie ma go. Cyk, teleport i leżysz. Nie no, bardzo słabych miałem tych teammate'ów, no naprawdę. No ale jakoś się udało to wygrać.
Okej, to teraz przyszedł czas odpalić sobie odznaki. Co my tutaj mamy do odpalenia? Pakiecik odznak, będą 3 odznaki. Mam nadzieję, że wypadnie jakaś odznaka do legendarnej karty. Umówmy się tak, że postaram się wygrać mecz postacią taką, do której wypadnie odznaka. Odpalamy pakiet odznak i mamy Franka, mamy pana Pay, mamy B. Ciekawe. To jest na pewno mega ciekawe i ja zagrałbym tutaj dla jaj Frankiem. Wiem, że w nokaucie nie gra się Frankiem, bynajmniej na tej mapie. Moi kumple pewnie już są wkurzeni, że mają teammate'a Franka. Raz, dwa, trzy. Uciekam, uciekam, uciekam. Patrz! Ten bud dostaje ode mnie, co? Prawie go zabiłem, XD. Ej, nie jest tak źle, myślałem, że będzie gorzej. Najgorsza będzie ta Max do zrobienia. Taka jest prawda. I na nie, ja bym musiał ich wyczuć w idealny moment, żeby ich porobić. Ten bu leży. No i straciłem jedyną szansę na zaskoczenie przeciwnika. To była jedyna szansa moja. Gdzie ty idziesz w te miny, bałwanie? Nie idź tym tikiem tak blisko. Dobrze. Nice. Boże, już myślałem, że ci zabiją. Ja bym ich wtedy nie dojechał. Gdzie ja tym grubym Frankiem miałbym dogonić Max, stary? Raz, dwa, trzy. Nic nie trafiam. Pięknie. Kocham zasięg Franka. Ja mogę być w sumie waszą tarczą. Bomba! Bomba! Zabiłem! Zabiłem! Zabiłem Frankiem! Jeszcze jestem gwiazdą gry! Nie mogę patrzeć! Pięknie! Ojeju! Zagrajmy sobie jeszcze raz knockout. Tym razem zagramy Coltem, ponieważ Colt też nam wypadł jako odznaka i na pewno będzie to mega ciężkie, żeby coś tutaj ugrać Coltem. Mają Serge'a. Serge jak najbardziej na propsie na tą mapę. Mortis, 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 Mortis! No i leżę! Pierwszy kontakt od razu leżę, najgorzej! Tam... Serge ładnie podjeżdża, no i niestety chyba moja drużyna takie zwykitowała. Musimy panowie jakoś to inaczej rozegrać, bo to jest dramat, co tutaj się dzieje. Naładujmy sobie faktycznie tego ulta, może się przyda. Muszę uciekać, bo jest niezły dym. Nie no, nie trafiłem tego Mortisa, czy wy to widzieliście? Nie trafiłem go ultem, zmarnowałem takiego ulta pięknego. Dobra, Bu, poczekaj jeszcze, doładuję sobie ulta do fulla i postaramy się tutaj jeszcze coś zatańczyć z nimi. No i leżę. Obrażenia w dogrywce, mamy więcej, więc spoko. Uciekaj tym, Bu. Uciekaj tym, Bu. Nie daj się strzelić. Tak jest, uciekaj. Uciekaj, pięknie, wygrał jeszcze, dobrze. I o to chodziło. Ja na razie, póki co bez fraga, lamię totalnie w dzisiejszym odcinku. No i jest, i frag Farela. Ale piękny ult, coś pięknego. Bu mamy już za sobą, został tylko nam Mortis jakiś denny. Ja go na odległość będę trzymał. Ładujemy już srebrną kulę, którą przyszyje pierś Mortisa. Aha, nie trafia. Ult! Tak jest! Prawie jeszcze trafiłem w Serge'a. Serge, bye bye. Dostał 1080! Mamy to, mamy to. Ładnie, panowie. Taki meczek to mi się podoba. Na sam koniec chciałem zaprosić wszystkich do mojego klanu The Farel Team, który aktualnie ma 2 wolne miejsca. Rekrutujemy od 25 tysięcy puszek. Jeżeli chciałbyś dołączyć do mojej rodzinki klanowiczów, no to serdecznie zapraszam. Pamiętajcie, że jeżeli jesteś u mnie w klanie, no to dostajesz dostęp też do takiego tajnego Discorda, tylko i wyłącznie dla klanowiczów, gdzie możecie wziąć udział w konkursie i wygrać nagrody w postaci kodów PSC, za które będziecie mogli sobie kupić na przykład gemy, megaboksy, co tylko chcecie. Hashtag klanu teraz widnieje wam na ekranie, więc zapraszam wszystkich aktywnych. Także moi drodzy, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie łapeczki w górę standardowo, subskrybujcie kanał, wbijajcie na pixieshop.pl po przekozackie bluzy oraz koszulki. Możecie też odwiedzić mojego Discorda, grupę na Facebooku, TikToka, Instagrama. Wszystkie linki do moich social media macie w opisie. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!